Baltic Games jest jedną z lepszych imprez. W tym momencie Baltic Games otwiera sezon. Jest to niesamowita opcja do pokazania się szerszemu gronu odbiorców. Pojeżdżenia z innymi zawodnikami i złapania mega, mega wielkiej zajawki na cały sezon. Baltic Games na pewno robi wymagające parki, duże parki. No, jest to fajne. Fajnie jest pojeździć, ale lepiej byłoby jeździć tak codziennie. Poziom Balticowy. Ciężko tutaj coś powiedzieć o poziomie, bo co roku jest zupełnie inny, są inni zawodnicy z różnych kontynentów. Mega fajnie zaobserwować to, jaki postęp ma zawodnik z Anglii albo z Rosji. I bo największą motywacją do przyjazdu na Baltiki wydaje się, według mnie, jest po prostu pokazanie się szerszemu gronu tutaj odbiorców, tak? Pokazać się z jak najlepszej strony. Może pojechać na przykład w tym momencie do Tallina, gdzie no, to jest coś. Pojechać do Tallina to na pewno jest coś. Fajnie byłoby tam być, fajnie byłoby tam pojeździć, nawet nie wchodząc do finału. Po prostu być i spotkać jeszcze więcej zawodników i zobaczyć, jak to wygląda na naprawdę zawodach robionych od parunastu lat.